Nowy Sącz ma jedną z najniższych cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Podczas briefingu prasowego mówiłem, że w ciągu najbliższych lat staniemy przed wyborem, czy szukać alternatywnych metod zagospodarowania naszych odpadów na miejscu, czy też wywozić odpady do innych samorządów. Jednak wtedy musi się to wiązać z drastyczną podwyżką cen. Reprezentuję mieszkańców Nowego Sącza, dlatego kluczowe są dla mnie dwie kwestie – bezpieczeństwo i ekonomia. W celu przeprowadzenia transparentnej dyskusji opartej o świat nauki i praktyków zaproponowałem radnym dedykowaną sesję Rady Miasta Nowego Sącza w dniu 1 marca 2022 roku. Mam nadzieję, że będziemy mogli się wtedy spotkać w trybie stacjonarnym, dlatego zapraszam wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Na tę sesję zaproszę fachowców, naukowców z dziedziny zagospodarowania odpadów i ochrony środowiska. Proszę o przekazywanie wszelkich pytań i wątpliwości na specjalnie utworzony adres e-mail odpady@nowysacz.pl. Musimy poznać prawdę, by podjąć właściwe decyzje. Prace przy modernizacji oświetlenia ulicznego idą pełną parą. Do tej pory zrealizowano wymianę 357 punktów świetlnych. Nowoczesne LED-owe oświetlenie pojawiło się już na ulicach pierwszej brygady, Biegunickiej, Prusa, Długosza, Kilińskiego, Freislera, Grodzkiej, Limanowskiego, Granicznej, Wiśniowieckiego, Zygmuntowskiej. Łącznie zostanie wymienionych 2313 lamp. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców Nowego Sącza. Szanowni Państwo, jestem na kultowych nowosądeckich skałkach nad rzeką Kamienica. Oczywiście miejsce doskonale znane mieszkańcom Nowego Sącza. Mamy tutaj cały ciąg rekreacyjny i będziemy go oczywiście rozbudowywać. Powstała ścieżka rowerowa. Projektujemy następny odcinek ścieżki rowerowej właśnie tutaj, aż do skałek. Wiem, że mieszkańcy są bardzo zainteresowani takimi inwestycjami. A takie miejsca wypoczynku, które tutaj powstało, rekreacji, będą bardzo potrzebne właśnie tym, którzy korzystają z tego miejsca jako miejsca rekreacji, gdzie biegają, gdzie jeżdżą na rowerze, gdzie spacerują całymi rodzinami. Zwracamy się do rzeki, wracamy do kamienicy. To fantastyczne miejsce w Nowym Sączu, godne tego, żeby tutaj przyjść, zobaczyć, nacieszyć się rzeczywiście kontaktem z przyrodą.
Zakończyła się budowa chodnika przy ulicy Zawiszy Czarnego na osiedlu Kaduk. Prace były prowadzone na odcinku od ulicy Grodgera do ulicy Kapuścińskiego. Został wykonany chodnik o długości 200 metrów. Zamontowano również nowoczesne oświetlenie. Na wiosnę zostanie wykonane także przejście dla pieszych. W sali reprezentacyjnej ratusza odbyła się uroczystość Złotych Godów. Złożyłem gratulacje 14 parom świętującym swoje jubileusze i życzyłem kolejnych pięknych lat pożycia małżeńskiego oraz wszelkiej pomyślności. Wszystkiego najlepszego!